Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku ze Stardew Valley. Moi drodzy, dzisiaj oczywiście 13 dzień lata. Jesieni. Tak, jesieni, ale to wiecie co, to tak działa, to te temperatury wszystkie, które są ostatnio, bo jest naprawdę bardzo ciepło. I słuchajcie, moi drodzy, ja wam też wiem, że dużo osób czekało na Stardew w środę, czeka też na Graveyarda i na inne serie, które miały być. Dlatego mówię to o porannym graniu, bo jest dużo osób właśnie, które ogląda wszystko. Słuchajcie, niestety ostatni tydzień był naprawdę tak napięty i tak tragiczny, że nie miałem możliwości, nie miałem czasu, ale postaram się już od następnego tygodnia, raczej powinno być wszystko w porządku, więc na pewno od poniedziałku wracamy ze Stardew, z Graveyardem, z YouTubers Live, ze Slime Rancherem i wszystkimi innymi rzeczami. Także miejcie to na uwadze i pamiętajcie, że YouTuber to też człowiek. No, dobra, ale wracając do tego, co dzisiaj, słuchajcie, będziemy robić, to tak. O, żurawinka nam wyrosła, sympatycznie, więc dzisiaj zarobimy mnóstwo pieniędzy. Mam taką cichą i delikatną nadzieję. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oj, widzę, że kaczka nam się w sumie ładnie ogarnęła. No ale dobra, standardowo, wiadomo, zaczynamy od ogarnięcia wszystkiego, co tutaj jest do zebrania. Dodatkowo też chyba przepaliło nam się całe żelazo, jeśli się nie mylę, więc będziemy mogli zrobić więcej sprinklerów, które oczywiście użyjemy do tego, żeby zrobić te zimowe. Nie wiem, mi się jakoś, słuchajcie, ostatnio mylą pory roku w Stardew, to jest po prostu aż przykre. Ale wiecie, o czym mówię. Mam tutaj oczywiście na myśli wszystkie jesienne rzeczy te do zbieractwa. Także to na pewno sobie dzisiaj zrobimy, więc na tym się skupimy w pierwszej kolejności. Dodatkowo, jak widzicie, Abigail ma urodziny, więc też będzie trzeba tutaj jej dzisiaj prezencior zanieść. Także dobra, tutaj jest na razie wszystko w porządku. Kuski są małe. Nie ma z tym problemów. Dzień dobry. Ja mam tylko też nadzieję, że to czarne jajko, które nam ostatnio wyleciało od wiedźmy, to ja je mam w dobrym miejscu. Ile to jeszcze? 134 godziny. Ja pierkur. Powiem wam szczerze, że patrząc tak na to z perspektywy właśnie czasu i wszystkiego, to wydaje mi się, że to jest chyba najdłużej, ale to naprawdę najdłużej po prostu dojrzewające, że tak powiem, jajko, które jest w całej grze. No ale wiecie, to swoją drogą. Dobra, teraz tak, mamy mniej więcej połowę pory roku i teraz tak, wy mi też pisaliście, jeżeli chodzi o festiwal, że najlepiej by było, gdybym wszystkie rzeczy, które przyniosę na festiwal, miał z każdego rodzaju inną, znaczy może inaczej, żeby wszystkie te 9 sztuk było po prostu z zupełnie innej kategorii, czyli tutaj mam na myśli oczywiście roślin. O, patrzcie, co nam wyrosło. Sympatycznie. I jest jabłuszko. Fajnie, dobra. Także to na pewno zostawimy i zaniesiemy do Community Center, tam wiecie, w wolnej chwili. Także na spokojnie. Teraz tak, słoneczników mamy 3, to ja je oczywiście standardowo zasadzę. Wiecie, to mogłem inaczej zasadzić, no ale dobra, już niech będzie. Dobra, teraz tak, amarant chyba też jest do zebrania, oczywiście, także sympatycznie. I słyszę, że jakieś psiury mi tam się, że tak powiem, drą za oknem, no cóż. Mówi się trudno. Dobra, mamy red mushroomy, jeszcze zerkniemy sobie tutaj niżej i zaraz wrócimy i tak jak już mówiłem, przejdę się po skrzynkach, zobaczę co, gdzie, jak, kiedy, za ile i o której, żeby wybrać po prostu te 9 rzeczy, które tam różnych oczywiście będą nam potrzebne do festiwalu, który, jeśli się nie mylę, będzie na dniach, tak mi się wydaje. No jeszcze mamy trochę czasu, ale to myślę, że na spokojnie damy radę. Także dobra, farma jest ogarnięta w chwili obecnej, więc tutaj nic więcej nie zrobimy. Zaraz oczywiście też sprzedajemy całą żurawinę. Tylko teraz tak. Właśnie, tu mamy owoce, mamy kwiaty, mamy forage, mamy fruit, forage, seed. Mamy vegetable. Czyli tak na dobrą sprawę wiecie, co wszystko mam. Tu jest jeszcze animal product, więc może zrobimy to w ten sposób, a zabiorę amarant. Słonecznik to jest kwiat, kolejny owoc. No najwięcej widzę, że będziemy mieli owoców, bo forage tutaj też mamy, także ja w ogóle może zabiorę, bo to i tak po jednej sztuce będzie nam potrzebne. I mam, widzę, nasiona amaranta, więc oczywiście też od razu sobie to posiejemy. Natomiast standardowo część rzeczy też oczywiście zostawię, tych podstawowych. Także, żeby tutaj nie było. A w następnej kolejności, co zrobimy? Pójdziemy oczywiście do Abigail, damy jej prezent. I zresztą muszę w ogóle zobaczyć, co ona tam lubi, bo przyznam się szczerze, że nie pamiętam, ale wydaje mi się, że są to ametyst
i inne tego typu rzeczy, ale nie dam sobie łapy uciąć. Dobra, to teraz tak, wszystko co złote to oczywiście sprzedajemy, cranberries, czyli żurawinę też sprzedamy w dużych ilościach, żeby jak najwięcej dzisiaj zarobić, trochę sobie zostawię, myślę, że tyle wystarczy, kukurydzę też, red mushroom, amarant, jajka zostawimy do przerabiania. I teraz tak, zabieramy oczywiście złoto, żelazo i refined quartz. Co tu się przerabia? Iron barn, dobra. No i robimy ze wszystkiego sprinklery. 7 sprinklerów nam wyszło, nie mam już zupełnie złota, więc to, czy to się nam przetopi, czy nie, nie ma zupełnie żadnego, wiecie, znaczenia. Dobra, teraz tak, jajca to oczywiście tutaj sobie wrzucimy, niech to się nam przerabia, mleko również. I teraz tak. Tutaj są rzeczy z foragea. Czy jeszcze coś tutaj mamy? Nie, nie mamy. Teraz tak, tutaj są owoce. No to wiadomo, wszystkie owoce zostawimy, plus żurawinę. Tutaj mamy 18 kukurydzy, to właściwie zostawię sobie 20, żeby było. Te hopsy musimy taką dobrą sprawę zacząć przerabiać, ale wiecie, to też jest oczywiście kwestia tego, że nie mam niestety wszystkiego. Więc tutaj zbyt dużo to się nie wymyśli. Mamy duck egga, aha, ale tak, no bo to było nam potrzebne do tego. Dobra, i słoneczniki też sobie zostawimy, a resztę po prostu sprzedamy. Tutaj tak jeszcze 16 godzin widzę, nam się będzie wszystko robiło, więc jest ok. Dobra, to teraz tak, kwestia socjalna. Gdzie jest Abigail? Mamy strasznie małe relacje z nimi. Robić ametyst. Ametyst, tak mi się wydałem, pufferfish albo... Ale ametyst chyba mam. Mam i to nawet sporo ametystu, więc tu problemów nie ma. To sprzedajemy oczywiście kukurydzę. No, więc jako tako teoretycznie mamy wszystko zrobione, więc teraz tak, jeszcze zanim ogarnę motyw ze sprinklerami i z tymi nasionami jesiennymi, na pewno pójdę właśnie Abigail to zanieść, żebyśmy, wiecie, mieli już to zaliczone i żeby nie było problemów. Teraz tak, Abigail widzę, że jest u siebie w domu, więc to też problemem nie będzie i powinna być oczywiście, że jest mission. Bram dla Williego. No, to może być kiepskie. Znowu nie pamiętam, gdzie się Brema łowiło. No trudno. Dobra, proszę cię bardzo, Abigail. I mamy z nią w chwili obecnej 3 na 10, także jest całkiem sympatycznie. I oczywiście w następnym dniu nam się to wszystko zresetuje, więc będziemy mogli, wiecie, na nowo wieśniakom poprzynosić tutaj rzeczorki. Także ja sobie tutaj jeszcze się przejdę tak na szybko. I moi drodzy, wydaje mi się, że tak, teraz tak na dobrą sprawę najlepszym rozwiązaniem i sytuacją, w której no fajnie byłoby to ogarnąć, jest oczywiście kolejny upgrade kurników i obór. Tylko że wydaje mi się, że chyba najbardziej opłaca się tym razem zrobić oczywiście świnie, dlatego że świnie dają trufle, tylko że one chyba już nie dają, nie będą dawały nam trufli. Tak mi się wydaje, że zimą chyba nie będą nam dawać. Także to w sumie chyba nie będzie się miało nijak do całości. Chyba nie będzie miało to nijak do całości. Także tutaj chyba zbyt dużo nie ogarniemy niestety. Dobra, ale moi drodzy, wracamy oczywiście na farmę, żeby ogarnąć tutaj motyw ze sprinklerami. Mamy 7... Teraz oczywiście będzie ciężka matematyka, bo Wojciech w chwili obecnej to już dzisiaj totalnie nie myśli. Czekajcie, to jest... Poczekajcie, mamy 7 sprinklerów i 8 razy musimy to ogarnąć. O kurde, wiecie co, ja totalnie nie pamiętam. Czekajcie, 7 razy 8 to było 50... 56 chyba? Chyba 56, ale nie jestem pewny. Poczekajcie, ja sobie to szybko na kalkulatorze policzę. Niestety, kurde, pamiętam, słuchajcie, to też taki story time. Pamiętam, że pierwszy komputer dostałem wtedy, kiedy nauczyłem się tabliczki mnożenia do 100. Tak, to jest 56, dobrze. No. Dobra, to bierzemy w takim razie wild seed i to jest wild plum, hazelnut, blackberry i mushroom. No mushroomów to my i tak mamy naprawdę dużo. Mamy hazelnuty, czyli orzechy. Tam jeszcze było oczywiście blackberry, których mamy całą po prostu masę i oczywiście wild plum, więc 56
No to potrzebujemy zrobić 60, tak żebyśmy mieli, bo więcej nie ma sensu tak na dobrą sprawę w sytuacji, w której nie mamy takiej ilości sprinklerów. To, co tam nam, wiecie, zostanie, to po prostu zasiejemy, a to, co nie, no to po prostu, wiecie, pójdzie do dalszej przeróbki. Dobra, teraz tak. Tutaj musimy zostawić slajmy. I jeszcze na dół tutaj, na dwór. Wywalamy maple seeda. Trash, bo to nam się automatycznie też przerobi. I teraz tak, tutaj jeszcze zostawiamy złoto, natomiast sprzedajemy to i jest wsio. A nie, czekaj, a nie, dobrze wyliczyłem, dobrze, okej. Okay. Nie, wiecie co, bo już się bałem, że źle wyliczyłem niestety, ale jest okej. Okay. Teraz tak, tak na dobrą sprawę, wiecie co, jeżeli chodzi o strachy na wróble, to ja też tutaj powinienem troszeczkę to ogarnąć w ten sposób, żeby nam to ładnie wszystko zrobiło. I ja nie wiem, czy tu jednak nie będzie lepiej go postawić, tylko chciałbym zobaczyć, jak to działa na dół, ale wydaje mi się, że tutaj chyba jeszcze mamy jako taki zasięg, ale to jeszcze zepsuję tego i zaraz zobaczymy dokładnie. To musi być, no nie, no musi być tutaj, więc najlepiej by było, gdybym tutaj mniej więcej zrobił sprinklery, bo wiecie, też prawda jest taka, że nie chcę tego potracić po prostu, więc zrobimy to w ten sposób. No tak, tutaj postawimy, ale to nam nic nie da. Tutaj właściwie moglibyśmy zrobić tak, że tak, ruszę ten piorunochron i ja go postawię tutaj może. I tutaj też bym, no tak, tylko że tu jest strach na wróble. Dobra, zrobimy tutaj sprinklera. Ja wiem, że ja te sprinklery, słuchajcie, totalnie trochę z dupy kładę, ale wiecie, też jest kwestia tego, tylko że tu chyba, no właśnie, tutaj nie zrobimy. Nie wiem, czy tu jest zasięg sprinklerów, ale dobra, zobaczymy, może będzie. Okej, okay, no to co, to w takim, aha, bo ja mam pierwszy poziom, no tak, zapomniałem. I to jest też, wiecie, kwestia tego, że tą motykę też teoretycznie powinniśmy oddać do, o, tu już za dużo. Też powinniśmy taką dobrą sprawę oddać do przerobienia, ale czekajcie, i teraz tak, ile one będą rosły? Myślę, że zdążymy, ale wiecie co, powiem wam tak, ja nie będę tego podlewać, bo to i tak mamy jeszcze kupę, naprawdę kupę czasu, więc wydaje mi się, że to wszystko nam powinno ładnie tutaj porosnąć, także większego problemu nie będzie, a wiem, że będą tylko jedne zbiory tego, więc i tak więcej nic nie wymyślimy niestety. Dobra, ale tutaj też wiecie co, pomyślałem trochę właśnie, żeby nam się niektóre rzeczy jeszcze podlewały. Przesuń się, kaczko. Czekajcie, jeszcze tu jest jedno miejsce. No dobra, to jedziemy. Ja oczywiście. No, halko. Dobra, i teraz tak, żeby się nie pomylić, ja chyba to zazwyczaj robię tak, że się mogę pomylić, że źle posadzimy. Także to, co będziemy mieli w nadwyżce, to po prostu jak gdzieś tam dziabnę w inne miejsce i będziemy to po prostu podlewać tak jak tam wyższe rzeczy. Dobra, więc to jest done. Tutaj też będzie done dookoła i zostało mi jeszcze 6 sztuk. To powiem wam, że nie jest źle, bo tak, a nie, tu nie mogę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. No i dobra. I mamy wszystko pięknie, ładnie zasiane. Także wydaje mi się, że jest ok. Tylko, że tak, akurat te rzeczy tutaj to ja bym podlał, plus jeszcze to i to i tą kukurydzę. Aha, one już są podlane. Dobra. Wydaje mi się, że jest chyba wszystko w porządku. Także nie jest źle. Dobra, widzę, że mamy też grzybory, więc sobie je pozbieramy i właściwie mógłbym w sumie zobaczyć, gdzie się brema łowi, bo nawet nie wiem. No i mamy też czery 6 dni. Widzę, że tak, zwierzęta już powoli schodzą do domu, bo to jest, wiadomo, 5 godzina, więc ich czas. No i tu więcej i tak już w sumie nic nie zdziałamy. Tak na dobrą sprawę. Nie ma raczej możliwości, bo tak, złote mleko, wszystko tutaj pozostawiałem. Zostawmy ewentualnie to drewno, którego mam 83. I też nie ukrywam, że wolałbym trochę tego drewna, wiecie co, więcej jednak naogarniać, ale też jest kwestia... Nie, tego nie. Ale też jest problem taki, że tak, kamienia mamy naprawdę dużo, chociaż też już nasze tutaj, że tak powiem, zapasy się troszeczkę zwęziły. Natomiast chciałbym porobić więcej taperów, bo potrzebujemy, moi drodzy, na kega, potrzebujemy właśnie na ul. Ten ul by trzeba było zrobić. I wydaje mi się, że chyba go nawet zrobimy. Bo na to jest potrzebne 2 bary, bo chyba tylko 2 będę mógł zrobić.
Albo może nawet i więcej będziemy w stanie zrobić. Poczekajcie, tu mam... Ahaha, węgla nie będę mieć na bank. Dobra, tam był maple syrop na pewno. Mamy drewno. Co tam jeszcze jest na to potrzebne? Coal i maple syrup. No, tylko że drewno... Boże, węgla to na bank nie mam. Węgla niestety nie mamy i to będzie chyba największy problem. Maple syrup mamy 3, więc wiecie co? Tutaj powiedzmy się wyrównało, bo zobaczcie, mamy mniej więcej rzeczy na wszystko, tylko że tak. Nie mam na pewno drewna na wszystko i nie mam na pewno węgla, więc wydaje mi się, że dobrym momentem będzie, jeżeli pójdziemy szybko do kopalni i spróbujemy to ogarnąć, bo zobaczcie, drzewa nam tutaj ładnie naprawdę wszystkie już porosły, a nie na wszystkich tak na dobrą sprawę są tapery. I powiem wam szczerze, że wydaje mi się, że chyba po 3 drzewa jednak wystarczy. Tak mi się coś wydaje i tak mi się coś widzi, bo ta żywica i tak nie jest nam w tak mocny sposób potrzebna. Także zobaczymy jeszcze. Dobra, idziemy na poziomy 30, czyli na poziomy... Nie, to 50 chyba, albo 40? 55, 55 był na pewno lodowym właśnie. No i mamy węglaki oczywiście, z których najszybciej nam wypadnie węgiel. No i oczywiście nie zabrakłoby panów duszków, prawda? No bo przecież jak to by inaczej? O! Mamy przejście, ale słyszę, że są tutaj węglaki, więc musimy tutaj gdzieś do nich wejść. To proszę, ile was tutaj siedzi. Bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. Dobrze jest, wiecie co, też wybrać, jeżeli mamy na przykład sytuację, w której wiemy, gdzie mniej więcej zrobi nam się to takie przejście, gdzie może być woreczek z daną rzeczą, to też jest spoko to ogarnąć. I w razie czego sobie po prostu powtarzać kopalnię. Wow, patrzcie ile mamy żelaza. No spoko, fajnie by było, gdyby to jeszcze było ewentualnie może nawet złoto. To ja nie wiem, czy bym się czasem bardziej nie ucieszył. No ale cóż, zrobimy. Nic tutaj nie zrobimy niestety. Aczkolwiek to nie ukrywam, że dzisiaj się też widzę, że obłowimy trochę w żelazo. Tylko wiecie co, no oddam je, ale nie będę zużywał węgla, no bo... Umówmy się, że węgiel jest nam potrzebny. O, znowu mamy i widzę też, że jest copper ore, ale... O, crystal fruit na wypad, sympatycznie. No to tak, ja widzę, że my się dzisiaj w żelazo obładujemy dosyć porządnie, natomiast gorzej jest z węglem. Chociaż mamy już 11, 8, 8, to jest 16, czyli będziemy potrzebować 24 węgla, jeżeli chcielibyśmy zrobić 3 ule. Ja widzę, że one mnie tu kurde tak to trochę cisną dzisiaj te potworki. I to tak porządnie bym powiedział. O, ale są znowu węglaki, bardzo dobrze. 13, no potrzebuję 24, więc tak kiepsko trochę to idzie. Dobra, field snack zjedzony. To chyba są diamenty. Si. Ale niestety tylko jeden diament nam się tutaj, widzę, ogarnął. Szkoda. No i powiedzcie mi teraz, dlaczego nie ma tutaj węglaków? Mamy 13, potrzebuję dwa razy tyle jeszcze. A jest 9:40. Więc wydaje mi się chyba, że w następnym odcinku też będziemy szukać. Ale żelaza to tutaj jest, powiem wam szczerze, bardzo dużo. Znaczy, wiecie, powiem wam też jeszcze jedną rzecz. Wiadomo, jeżeli urosną nam drzewa i poodrastają po prostu te wszystkie, które gdzieś tam na świecie były, ja nie będę potrzebować tak na dobrą sprawę większych ilości. O, tu już jest to, to nie. To powtarzamy od 55. Tylko, że jest 10:10, więc też tak bardzo średnio. A, tylko, że tu już mamy odkryte to. A nie, czekajcie, jest jakiś węglak tu się pojawił? A nie, są na nowo potworki. Okej. Dobra, nie chciałbym oczywiście zginąć, żeby nie było. Bo to wiecie jak to... O, refine... O kurde, kwarc, już myślałem, że coś lepszego. Dobra, mamy 16. Więc nie jest źle. Mając 16, to ja mogę nawet zrobić już w sumie te dwa ule, więc jest okej. No tylko, że nie ukrywam, że wolałbym zrobić tego od razu więcej. No ale jest jak jest. O, są kolejne.
I oczywiście wypadł węgiel. No to jeszcze 8 sztuk, gdyby nam się udało. Tylko że, jak widzicie, sami też już jest, kurczę, bardzo późna godzina i wolę nie ryzykować. Natomiast w żelazo, no na pewno się obłowimy, na pewno się obłowimy. W ogóle strasznie bym chciał, żeby też wróżka do nas przyleciała i nam trochę pomogła, ale... Nie wiem. Nigdy to jest, powiem wam szczerze, że te wszystkie eventy, w sensie wróżka czy wiedźma, to wszystko jest tak randomowe. Tylko że wiadomo, wiedźma przyleci do nas najprędzej chyba wtedy, kiedy mamy już możliwość rozmnażania kurczaków. No jest godzina 12, więc to już jest, wiecie co, taka po... O! Ej, 4 mi brakują, nie wierzę. Ale drewna i tak nie mamy więcej, więc i tak nie jestem w stanie nic tutaj więcej ogarnąć. Także dobra, słuchajcie, ja myślę, że będziemy wracać do domu. Bo tutaj już naprawdę nic więcej nie wymyślimy. Kurczę, szkoda, wydawało mi się, że damy radę, ale też wiecie co, nie będę robić tej huli od razu. Po prostu ogarniemy je na tyle, że ja je postawię w dniu następnym, czyli jutro najprawdopodobniej, w sensie w następnym odcinku. Więc spróbujemy ogarnąć jakieś drzewa, mam nadzieję, że coś wyrosło. Zastanawiam się też właśnie, czy nie ściąć tego czwartego rzędu u nas, bo wydaje mi się, że ten czwarty rząd tutaj to jest tak średnio i tak potrzebny. Więc tutaj nic nie zrobimy. Dobra, ale tak, iron bar oddajemy, jade, kamień, frozen, iron ore mamy naprawdę dużo, 41, więc będzie sporo sztabek. Kwarc, diament, emeralda zostawiamy. Coś jeszcze tu jest, no węgla nie zostawię, bo jest mi potrzebny. Czy bym tego chciał, czy nie chciał, jest potrzebny. Także myślę, że zrobimy tak, ja wejdę tutaj do domu, tu zostawimy sobie ule. Batwingi, slime, solar essence. Tutaj to pewnie pójdzie do owoców, prawda? Tak, to jest jako owoc. No i resztę też w sumie zostawię tak, jak być powinny. Winter rod to jest forage, hardwood, reszta na zewnątrz, także jeszcze mamy chwilkę, więc jest ok. Więc hardwood, sap, coal to zostawimy tutaj, wood. No, więc poszło dzisiaj nam naprawdę ładnie, zacnie, więc dzisiaj też sporo zarobimy. Wiadomo, jakbym miał sytuację, w której ogarnęlibyśmy sobie motyw z krobusem, no to już w ogóle byśmy mieli super, dlatego że mielibyśmy naprawdę fajnie i porządnie, można by ogarnąć sprinklery. Tylko że wiadomo, te sprinklery jeden kosztuje 10k. Więc to też nie jest taki tani biznes, ale wiecie, na późniejszych etapach gry, jak się już tam sporo tej mamonki naprawdę zarobi, to wydaje mi się, że wydanie 10 tysięcy to nie jest jakiś taki duży po prostu problem. Także dobrze, moi drodzy, no co? Ja myślę, że my na dzisiaj będziemy sobie kończyć. Ja mam wielką nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to pamiętajcie zostawić oczywiście łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Wpadajcie też na wszystkie social media, linki macie oczywiście w opisie. My słyszymy się w następnym odcinku już w poniedziałek, a ja was jeszcze raz na koniec przepraszam za brak filmów w tym tygodniu. Ale no, taki zwariowany okres, więc pamiętajcie, we are only humans. No. Także cóż, ja wam dziękuję, życzę wam miłego dnia, trzymajcie się, cześć, pa, pa.